Siemano widzowie, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj, słuchajcie, znajduję się na legendarnym łowisku w Grzegorzewicach. Już mniej więcej się rozstawiłem, mogliście zobaczyć mój nowy nabytek, a mianowicie siedzisko od Mikado, które jak na razie nie jest jeszcze stuningowane jakoś mega, ale spokojnie, mam już plan na to siedzisko, co zobaczycie w innych materiałach, bo dzisiaj będę praktycznie bez dodatków na nim łowił. No i słuchajcie, jak na Grzegorzewice przystało, to trochę wieje, niestety, ale dzisiaj przyjechałem tutaj specjalnie w celach sprawdzenia, czy tutaj jeszcze pływają karpie i amury, czy już one są aktywne tutaj i czy one w ogóle są. Także ja, słuchajcie, bez zbędnego gadania przechodzę od razu do rozrabiania zanęty i peletu, bo po rozrobieniu tego chwilę odczekam, rozłożę sobie cały sprzęt i dopiero będę łowił, a dzisiaj troszkę mi się zaspało, jest godzina 10, także szybko, słuchajcie, rozrabiamy zanętę i zaczynamy łowić. Dzisiaj, słuchajcie, będę używał zanęty wędkarskiej Rafish Carp Amur oraz peleciku Method Mania Offish niebieska. Zaczniemy od rozrobienia peleciku. Zalejemy go wodą, tak żeby sobie fajnie nasiąkł. A w tym czasie, jak on będzie tutaj nasiąkał, ja będę robił zanętę i rozkładał sobie cały sprzęt. Zanęta, słuchajcie, Carp Amur, jak już wspominałem, leci cała. Tak jeszcze dla zapaszku użyjemy boostera, truskawki. Dużo. Tak, żeby ta zanęta fajnie, słuchajcie, śmierdziała w wodzie, żeby kusiła te największe ryby. O, jeszcze taki fajniejszy czerwony kolorek się zrobił. Elegancko. O, i pachnie ładnie. Mi się podoba. Dobra, więc słuchajcie, ja tutaj mam miejsce już ogarnięte. Zaczniemy, słuchajcie, zarzucać zestawy. Pierwsza wędka, nowa wędka, raz używana. I to jest Mikado Cat Sudo 3.30 z wolnym biegiem. Także tutaj poleci, myślę, że jakiś dumbbellsik od Solbajca prawdopodobnie. Mieszankę mam już, słuchajcie, ogarniętą. Tutaj jest zanęta złączona z peletem. Na tej wędce jest wolny bieg, także ona leci na sam środek tam, słuchajcie, stawu. No i dalej, jak tylko mogę tym zarzucić. Pięknie. Druga wędka to jest, słuchajcie, mój Index Bot od Delfina. I tutaj jak na razie również poleci nieduża przynęta, haczyk 10 z gumką tym razem. Tutaj poleci Ringers różowy. Te Ringers już naprawdę długo u mnie są, ale nadal ładnie pachną, także trzeba korzystać. Jeszcze są dobre, to sobie je potestuję tutaj. Pięknie. Ta wędka poleci też troszkę dalej, ale na taką średnią odległość. Nie tak daleko jak ta poprzednia. Dobra, dwie wędki są już ogarnięte. Teraz lecę z ostatnią. I tutaj będzie mała przynęta, niedaleko. A będą to, słuchajcie, taktiki. Czyli przynęta, która mi się ostatnio spisała całkiem fajnie na łowisku u sokołów. Jestem dzisiaj strasznie zaspany. Nie wiem dlaczego, ale słuchajcie, muszę się rozbudzić, żeby fajnie połapać dzisiaj. Pokładam naprawdę spore nadzieje w to łowisko, bo to jest łowisko, na którym łowię tak naprawdę od początku kanału. I czasami ładne ryby tu wpadały, więc mam nadzieję, że i dzisiaj coś się uda fajnego dorwać. Ta wędeczka leci niedaleko brzegu. O, na malutką przynętę. Dzisiaj mam ze sobą również pelecik od Method Mani, 6 i 8 mm do procy oraz proc, którą będę sobie tutaj nęcił tą najbliższą wędkę. Zobaczymy, czy to przyniesie mi lepsze efekty. Taki test dzisiaj tego zrobię. Ogólnie tutaj procy używałem tylko raz dotychczas. Mam ją od kilku dni, więc moje strzały mogą być, no właśnie, niecelne. O, teraz lepiej. I tak myślę, że tą najbliższą wędkę będę przerzucał co 15-10 minut. Właśnie tutaj w to miejsce, gdzie teraz nęcę. Resztę, słuchajcie, wędek będę przerzucał co 20-30 minut. Raczej nie ma sensu wcześniej.
Wow. Siedzi w końcu pierwsza ryba. Tutaj spod brzegu. Słuchajcie, już zmieniam taktyki cały czas. Ta jedna wędka stoi w jednym miejscu, reszta już się pozmieniała. I jest pierwsza ryba, jest to leszcz. Ale pierwsza ryba. To mnie cieszy. Jest całkiem potężny, ładny leszcz. Nie taki mały. Hoppa. No i jest, słuchajcie, w końcu pierwsza ryba dzisiejszego dnia. Już wam mówię, która jest godzina. Przyjechałem tutaj o 10. Jest 11.59, także prawie że 12. I melduję się dopiero z pierwszą rybą na, słuchajcie, ringersika pomarańczowego, bardzo malutkiego. Ale ma kolce ten leszcz. Co jest? Pierwszy raz, słuchajcie, widzę, żeby leszcz miał aż takie kolce. Pół ręki mi przerysował. Jest pierwszy leszczyk. Jak już wspominałem, na ringersika czekolada pomarańcza. No dzisiaj kolorowo nie jest. Przez jakiś czas padało. Teraz całkiem wieje. Ale pogoda się trochę poprawiła, także jest ok. Ja, słuchajcie, rybkę od razu wypuszczam. Wypuszczę ją spod bieraka, bo tu nie mam jak zejść za bardzo. I lecimy dalej. Mam nadzieję, że jakieś inne rybki jeszcze wpadną. Czekam na tego karpia bądź amura. Czy się uda dzisiaj, zobaczymy. Jak na razie pierwsza ryba leci do wody. Puszczę go, słuchajcie, spod bieraka. Dam mu chwilę odsapnąć. Bardzo waleczny. O! O! Szedł. Jest! No nie! Co to było? Nie wiem, czy te leszcze się tak bawią, czy co? Ale było branie i popuszczenie. Patrzcie, jak obiedzona. Co jest grane? Teraz mam Pinky Boya tutaj założonego. Ciągle zmieniam te przynęty, testuję, patrzę na co się cokolwiek dzieje. Na żółte solbajce były brania, ale totalnie nie do wcięcia. Na Pinky Boya już miałem dwa razy branie, też nie do wcięcia. Także no nie jest kolorowo dzisiaj, jakieś małe ryby biorą. I tutaj zamiast odpalić GoPro, to je wyłączyłem. Hol się nie nagrał, ale na szczęście kamera główna nagrała rybę. Jest, słuchajcie, druga rybka, jak widzicie, na Pinky Boya. Delikatnie się wpięła, haki bezzadzierowe. Było sporo brań na tego Pinky Boya, ale totalnie żadnego nie dało się zaciąć. Także cieszę się, że w końcu coś się wcięło. Bardzo waleczny, nieduży. No bardzo waleczny, ale jest. Pierwszy karp dzisiaj, czyli to, po co przyjechałem. No może nie po takie rozmiary przyjechałem, ale bardzo mnie cieszy po tych ponad dwóch godzinach, że w końcu zaczęły brać. Był leszcz, jest karp. Teraz lecimy może po tego amura, ewentualnie jeszcze po jakieś karpiki. Fajnie by było. Ja go wypuszczam, bo strasznie ruchliwy jest. Lecimy z karpikiem od razu do wody. Bardzo waleczny jest. Nie w tą stronę, panie karpiu. Halo. O, poszedł. Siedzi. Chyba leszcz. Bo po powierzchni idzie, no. Leszczor będzie. Totalnie nie walczy. Ale przywalił ładnie. Opa. Jest. Na Pinky Boya. A wiesz, wali ogonem, co jest? No spokój. Jest i pan leszcz, od razu go wypuszczam, bardzo waleczny. Nie ma co pozować z takim, płynie. Papa. Patrzcie, jak one śmiesznie podskubują tą przynętę. Ona była cała, jest taka leciutko porozwalana wszędzie. Siedzi. Ohohohoho. Jest, ale jest bardzo daleko. Że te dalekie rzuty nie są takie fajne. Ale tylko tam mi na razie biorą. Coś siedzi, prawdopodobnie kolejny leszcz. Tak, jest kolejny leszczyk. Ten jeszcze mniejszy chyba niż poprzedni. Opa. No, wypił się już w podbieraku. Haki bezzadziorowe. Tak już działają, jest kolejny. Nieduży. Bardzo dużo śluzu ma. Fajnie. Hoppa. Ogólnie mam taki protip dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą.
że jeżeli macie gumowe foremki, to możecie sobie, słuchajcie, naciąć tą foremkę w taki oto sposób i zawsze wam wyjdzie idealnie, bez problemu wyjmiecie, fajny patent. Nie pamiętam, gdzie ja to zobaczyłem, ale jakoś ostatnio gdzieś to widziałem i naprawdę spoko sprawa. Siedzi. Ta wędka również jest bardzo daleko. Zauważyłem, że tam dalej ładniej walczą i ogólnie lepiej biorą. Bo tutaj blisko, nawet w tym miejscu, gdzie ciągle nęce procą i tak dalej, to totalnie już nie chcą brać. Czy to kolejny leszcz? Co jest? Tak fajnie walczył na początku. Ale ładny. Nie najgorszy. Tym razem solbajcik. Patrz tu. Ładny. Całkiem ładny. Fajny. No. Całkiem w porządku. Płyń sobie z buju. No. Popłynie czy nie popłynie? Na powietrze się. Płyniesz czy nie płyniesz, gościu? O, odpłynął. Ten już był całkiem fajny, wam powiem. Całkiem. No i tak jak myślałem, fale jak na morzu się zrobiły, wiatr wieje i branie! Siedzi. Cóż to takiego? Będzie kolejny leszcz? O nie, puściła. Masz pojedynka. Jest dalej. O. Jest ryba. Stoi w miejscu. Nie dadzą mi dzisiaj zjeść. Jak przez jakiś czas się nic nie działo, zacząłem jeść, to teraz co chwila jest branie. To chyba leszcz idzie. Tylko jest daleko. I dlatego tak ciężko idzie. O, chociaż to może nie być leszcz. Albo jakiś taki, no, może być fajny. Jak już. Solbajciki się odpaliły i jest kolejna ryba na solbajcy. Co to jest za rybsko? To może być duży leszcz. Albo jakiś mały karp. Teraz się okaże. Jest karp! Fajnie. Zapraszam tu pana. Halo. Nie w tamtą stronę. Halo. Proszę wracać. O, mam go. No. Nie najgorszy. Całkiem fajny. Jak widzicie, skusił się na solbajcika. Ależ wpięty mocno. No, nie masz szans raczej, żeby się wypiął. Opa, solbajcik ujedzony. Połówka solbajca, o ty draniu. Jeszcze sobie skubnął. Jest, słuchajcie, kolejna ryba. Strasznie wieje wiatr. Nieduży, słodki karpik. Fajnie, ale nie walczył na początku totalnie jak karp. Myślałem, że idzie jakiś leszcz. Ze względu na to, że ciągnąłem go z dość długiego dystansu i nie czułem w ogóle oporu, ale jest. Drugi karp, lecimy, wypuszczamy, łowimy dalej, może jeszcze coś fajnego się uda złowić. No nie tą stronę. Ło, jaki żywy. Chodź. O, papa. O, no nie, dopiero zarzuciłem. I jest ryba. O, jest grany. Ta przynęta ledwo opadła i ryba stoi. To może być kolejna fajna ryba. O. No. Ta ryba się ładnie zapowiada. O. Ależ wieje. To jest grane. Całkiem fajnie walczy. Może to będzie karp kolejny.
byłoby super. No nie, no to nie może być lesz, słuchajcie, to nie ma szans, że to będzie lesz. Wydaje mi się, że to kolejny karp idzie. O, teraz zauważyłem, że przez jedną przelotkę nie mam... Na drugiej jest ryba! Dobra, popuszczam tam. Holuję to, a nie, to ta sama chyba. Chyba ta sama. Tu jest karp, tam coś... Nie, to chyba inna. O kurde! Co tu się wydarzyło? Chyba inna, tu nie widzę żyłki. Dobra, szybko do podbieraka. I zacinam tą wędkę. Tak, tu też jest ryba. O kurde. O nie, tam mi ryba ucieka z podbieraka. Tu holuję drugą. Co jest grane? Jest już tu, tuż pod brzegiem. Ale walczy. Puściła. Kurde, ale to była jakaś nieduża ryba. Też chyba karp. Ale ja mam małe haczyki, to te karpie tutaj mogą puszczać. Dobra, słuchajcie, mamy karpia. O, wow, wow, wow. Wszystkie podobnych rozmiarów. Jakieś nie za wielkie, parasol mi zaraz odfrunie. Także słuchajcie, ja go szybko wypuszczam. Robię te dwie wędki. Na drugiej wędce był prawdopodobnie też karp, ale mniejszy. I spiął się przy brzegu. Tak delikatnie tylko widziałem, co to mogło być. Podejrzewam, że karp. Ale trudno, mamy kolejną rybę, wypuszczam i łowimy dalej. Jest super, już mamy kolejnego karpia, także jest to, po co przyjechałem. Płyń, panie karpiu. Pa, pa. Wo, 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 wo. No nie, GoPro mi nie działa. Posłuchajcie, GoPro mi wysiadło troszkę. Mam rybę i chyba wpłynęła mi w drugą żyłkę. Ale jest kolejna ryba. Nie wiem, czy na drugim kiju nie mam jeszcze jednej. Karp jest, kurczę. Jest, odpaliły się. Chodź, 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 chodź. Spokojnie, spokojnie. Dobra, na drugiej chyba nie ma, to była ta sama ryba. Tak mi się wydaje. Jest, słuchajcie, kolejna ryba. Solbajcy się odpaliły. Kolejna rybka na solbajca. Pogoda jest tragiczna. Chyba czwarty już karpik, także całkiem fajnie. Zaczyna się dziać, podoba mi się to bardzo. Rybki biorą, także jest świetnie. Ja, słuchajcie, od razu ją wypuszczam, bo zaraz parasol mi się połamie. Jest bardzo wielki wiatr, masakryczny wiatr jest. Muszę trochę parasol przestawić i czekam na kolejne. Mam nadzieję, że będą brały z taką częstotliwością jak teraz. Niestety przy tym holu GoPro mi się zacięło, nie chciało mi się odpalić. Ale mam nadzieję, że chociaż trochę holu się nagrało. Ja rybkę wypuszczam i lecimy dalej. O, poszedł. Nie gadajcie. Tu była ryba. Ja myślałem, że ta poprzednia mi ryba w to wpłynęła, a tu ryba siedziała. Nie gadajcie. Co tu się dzisiaj dzieje? A zapowiadało się tak źle. Tak słabo. A tu w końcu się odpaliły. Yeah. Nie jest to duża ryba. Chyba, że to jest zaczep jakiś, który ciągnę. Ale wątpię. Nie, to jest ryba, bo pływa. Jest rybsko. Ukaż się. Co to takiego? Karpik jest! Mam kolejnego karpika. Ojej, teraz żebym nie poplątał sobie. Ten jakiś poraniony strasznie. No, bardzo poraniony. Pokaż się. Bardzo poraniony. Na Pinky Boya, pyk. No, całkiem fajny, tylko bardzo dużo ran ma, strasznie. Nie wiem, co mu się stało. Puszczę go delikatnie. Pa, pa. Dobra, słuchajcie, póki pogoda troszkę się uspokoiła, nie wieje aż tak bardzo jak wiało wcześniej, to mogę chwilę z wami teraz pogadać. Powiem wam, że od początku mojego łowienia dzisiaj tutaj zmieniło się wszystko. Zaczynałem
z jedną wędką bliziutko, na niedalekim dystansie. Udało mi się wyjąć coś tam, no nie powiem, że nie, ale po jakimś czasie kompletnie już nie było brań, mimo że donęcałem cały czas z procy, przerzucałem w to samo miejsce non stop, to te ryby nie były skłonne do brań tutaj. Tą wędkę przerzuciłem na daleki dystans, jest na niej teraz larwa cytrus. Druga wędka, która była na średnim dystansie, była totalnie bez ryby. Jakieś tam poszczególne brania były, ale totalnie nic się nie chciało zaciąć, więc przerzuciłem ją na daleki dystans i teraz chyba na nią mam najwięcej efektów, bo tam jest solbajcik. No a wędka, która była od samego początku na daleki dystans, cały czas jest na dalekim dystansie i również łowi, tam jest Pinky Boy. Oj, i mam branie kolejne. Siedzi. Siedzi kolejna ryba, no nie wierzę. Co się dzisiaj dzieje tutaj? Dobra, słuchajcie, ciągniemy, coś idzie. Chyba telefon do mnie nawet dzwoni jeszcze w międzyczasie, ale to nieważne. Idzie jakaś ryba i to będzie prawdopodobnie karp, bo wali fajnie. I znowu solbajce. Gdzieś niedaleko już jest ta rybka. O. Karpik. Kolejny karp. O, weszła mi pod drugi zestaw. O, ależ waleczny. Maluch, ale waleczny bardzo. O, i puścił, no nie. Chciałem szybko, a wyszło jak wyszło. Tuż pod brzegiem się wypięła niestety. Na solbajca, bardzo waleczny karpik, mimo że mały. Ale fajnie, fajnie. Chyba siedzi? Siedzi. Jest kolejna ryba. O, ho, ho, ho. No dzisiaj naprawdę bardzo dziwna wyprawa. Naprawdę bardzo dziwna. No, myślałem, że nic się nie będzie działo, że będę łowił tylko leszcze, a tu nagle wszystko się odmieniło. Wpadały karpiki. Teraz jest tyle brań, że nawet nie mam czasu z wami pogadać przed kamerą. Ale fajnie, że coś się dzieje. Taka wyprawa na rozpoczęcie sezonu to idealna. Dobra, i zaraz drugą wędkę wpłynie. Halo, halo, proszę się uspokoić. Nie mam żadnego pojęcia, gdzie ta ryba. O kurczę, przepłynęła wszystkie moje wędki. Niedobrze. Ło! Druga wędka! Kolejne branie! No nie! Oj, dobra, to szybko wyholuję. Chodź tu. Jest! Mam! Tu siedzi ryba. Siedzi ryba, no nie wierzę. O. Mam kolejną rybę. O, też może być karp. Ale co się dzisiaj dzieje? To jest coś niesamowitego. O, wo. Ryba jedna w podbieraku. Druga już tu płynie. Ciekawe, czy będzie dublet, czy ta też się zepnie. Jest już niedaleko. Cóż to takiego? Proszę mi się pokazać. Nie chcę się pokazać jeszcze. O. Halo, czy to karp? A jak? Kolejny karpik, słuchajcie. Jest, ale ten śmieszny, malutki. Przynajmniej taki się wydaje. Jest już tuż pod brzegiem. Jak ja mam go wyholować? Chyba wsadzę do tego. Chociaż nie, to może być głupi pomysł. Dobrze, że mam dwa podbieraki dzisiaj. Chodź. No jak skubany nie chce wejść do tego podbieraka. Opa, dobra, jest drugi. Ale ten jest śmieszny. Ja. Kolejny na solwajca.
pyk. Pierwszy ten na Pinky Boya. No i proszę Państwa, mamy pierwszy dublet dzisiejszego dnia. Dwa karpiki, coś pięknego. Jeden na Pinky Boya, drugi na Solbite Sika. Pięknie, pięknie. Dwie rybki, dwa całkiem fajne karpiki. Nieduże. Lecę je od razu wypuszczam. Nie będę ich tu męczył. Jeden odpłynął. Teraz drugi. O. O, pa, pa. O. Oho, 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 oho. Siedzi. Siedzi. Jest kolejna ryba. Słuchajcie, już ostatnia dzisiejszego dnia. Dam już im spokój. Zaraz muszę i tak się zwijać. Nie zostało mi za dużo czasu. Zobaczymy, co to jest. To nie będzie duża ryba. Nie ma szans. To raczej będzie mała ryba. O, nie, mam branie na drugiej wędce? Chodź, 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 chodź. I to jest karpik. O, myślałem, że to będzie leszcz. Chodź, chodź. O, jest karpik. Branie mam na drugiej. No nie. Ja. Chodź, 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 bo chodź, bo tam branie na kolejnej wędce jest. Chodź. Jest kolejny. Praktycznie takie same te karpie dzisiaj. Jeden rocznik. Ale waleczne są. To trzeba im przyznać. Sprawdźmy, czy na tej wędce coś jest. Ryba. Co jest? Chyba jest kolejna. Albo nie? Nie, no jest. Ale coś ma ryba. Nie, no nie ma. Jest. Kurde, no co jest grane? Coś ściągnę. Leszcza. Leszcza mam tu. Kolejny dublet. Na zakończenie dnia. Pięknie. Chodź tu już. Maluchu. Nie, muszę go podebrać, bo rozwalę mu pysk. Opa. Ten na Solbajcika. Opa. Jest pan leszczor. Ten na Pinky Boya. Pięknie. Wow, 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 wow. Cześć. Miło było cię poznać, kumplu. I uciekł mi. Dobra, słuchajcie, ja już się składam. Jak widzicie, tam za mną jest plac boju, który muszę zmieścić na wózek i dowieźć to z kilometr stąd do samochodu. Zejdę sobie tutaj trochę niżej, żeby nie było takiego wiatru. Może teraz będzie lepiej. Ja słuchajcie, już się zwijam. No, dzisiejszy dzień mnie bardzo zaskoczył. Oczywiście na plus. Nie złowiłem jakichś mega wielkich ryb, ale były naprawdę, naprawdę ładne. Fajne leszcze niektóre. Trochę karpików, czyli to, po co tu przyjechałem. Ja jestem jak najbardziej zadowolony. Słuchajcie, no, może tu jeszcze wrócę w tym sezonie. Poprawić wynik, kto wie. Wyprawa dość dziwna, bo na początku nie działo się nic. A jak zaczęło się dziać, to przychodziły falami i nie mogłem nic kompletnie nagrać, żadnych ujęć ani nic, bo co chwila były brania, także no naprawdę wyprawa dzisiaj przedziwna. Nie spodziewałem się takich efektów w ogóle, ale bardzo mnie to cieszy. Słuchajcie, połowiłem. Dzisiaj miałem przyjechać tak bardziej w celach testu nowego siedziska i zobaczenia, czy cokolwiek się dzieje, ale działo się sporo. Dwa dubleciki nawet wpadły, także jestem naprawdę zadowolony. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Ja już się z wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Go.